Szanowni Państwo, witam Was na tym filmie. Dzisiaj jadę do Wrocławia na wystawę na Wrocław Leśnicy. Nie wiem, czemu powiedziałam Szanowni Państwo, bo ostatnio trochę dużo zapowiadam w pociągach, ale no. Najpierw film z pociągów ogólnie, a następny film zobaczycie z samej wystawy. Możecie zostawić subskrypcję i lajka również. Ja w pociągu nie będę zbytnio nagrywał, bo tam się spotkam z kolegami. Jakby no, i tak nie będziemy razem chodzić na wystawę, bo oni jadą na tam Wrocław Brochów nagrywać przeloty, potem dopiero na wystawę jadą, więc no, idziemy. Widzimy się chyba we Wrocławiu, najprawdopodobniej tak, a już wiem, że mnie najprawdopodobniej ominie EP07356 z Intercity Mehover, bo my mamy wjazd tam 9.44, a Mehover 9.45 odjazd. No, nie będę specjalnie bieg też, bo widziałem też żarytas nieraz, ale no. Więc widzowie, widzimy się w Wrocku. Wjeżdżamy do Wrocławia, a tam stoi EP07356. Biegnę tam tu szybko sfocić, jeśli zdążę. Tyle ludzi. Zobaczymy, jak wyjdzie foto. Wygaszony kibelek. I podstawia się pociąg Intercity Bolko do Lublina Głównego. O, mieszkańcy zastępczych składów wagonowych na Bolku, niestety. Ja osobiście wolałem to. A teraz sobie skoczę. Fajnego kibelka. HD. I tu właśnie wjeżdża Bolko. No, tu jest bardzo dużo mi koliwia, bo co mi tym pociągiem, co ja jadę. Czyli 10.31. Jesteśmy tam 10.33, ale coś ja jeszcze nie wiem, czym wracam, to jest najlepsze. Zobaczymy. Koledzy wracają po Gdańsku, ale ja pewnie, że już szybciej, bo nie będę siedział, bo oni pojechali teraz na Brochu, w ogóle na do Kędzierzyna i no, tak jakoś wyszło. I zjeżdża pociąg Wysko Żelce. Mamy Bolesława Szybuznego. Teraz zagram odjazd Intercity Bolko i idę schodzić Śnieżkę, która jechała. No i co widzę? Jest bardzo fajnie na razie. Jak tak będzie dalej, proszę mi tyle, to trochę jest. Nie panuje. Boję się, co tam na Lesicy teraz jest i co będzie dopiero. Nie wstałem tutaj wcale. Oby było to jak najmniej. I dzisiaj schodzimy SP42001. No wow, po prostu. Dla mnie to jest bardzo fajne, bo nowa loka, mogę powiedzieć. Do tu Bolk będzie. I zaraz odjedzie pociąg Intercity Bolko. Wszystkie są dwa wagony do Kudowej Zdrój. Wypadki na się 142.20.007. Widzowie, teraz zauważyłem, że właśnie na Leśnicy staje EP07442 dzisiaj. Intercity Wyczółkowski, więc no, będzie przerwa, na pewno będę musiał.
muszę jakoś tam czas zrobić, żeby mieć te 5 minut przed pociągiem, żeby ustawić kadr, żeby ogólnie po prostu sfocić FSR-7442 Wrocław Leśnica. Bardzo fajnie. Zapowiada się rarytasowy dzień. Musiał coś zrobić miasteczko, że fajnie jest. Ale miasto. No dobra, no wiecie tą czterą i na środku Wrocław. Po prostu bo... Właśnie z wystawy będą osoby i teraz nie wiem gdzie dodać. Chyba tam tutaj to widzę. Jak to jest pociąg. No, jakby... Nie wiem, jeszcze zobaczymy gdzie to tam w sumie. Bo ja zapomniałem przed chwilą, że nagrywam osobę filmy. Bo... Jak wybrali się w ankiecie. Zobaczymy, ale chyba tutaj tam, do tam filmu. Zaraz mnie odjechać. I tak w ogóle będę pierwszy raz jechał kolejami dolnośląskimi. Jakby to już będzie w następnym filmie. Nie mamy. Odprawiony skład. Do Zgorzelca. Już odjedzie zaraz, ale się odjechać. Widzimy się chyba tam, gdzie złapię 4-3-2 na Leśnicy. Witam Was, widzę w odcinku z wystawy, już widzieliście z pociągami. No, na Leśnicy złapię 4-3-2, jeszcze nagrywam to, jeszcze kiedy nie skończę to filmy z nagrywania pociągów, ale no, widzimy się na wystawie. Tam coś jest? O kurde! Ale to skłóciłem, nie! Ej, ale fajnie, o kurde! 2-3-3! Galita z towarowy, że jest Wrocław Leśnicy. Kawę. Co to takie F1? Z Lubania Śląskiego. I to idzie już do filmu z pociągami. Ciekawa filmu z pociąga. Mamy elfika. Do Lubania Śląskiego. Mokietek. Widzimy Wrocław Leśnica. Właśnie skończyłem oglądanie wystawy. Film za niedługo. Może jutro. Nie wiem kiedy. Właśnie przewodnik mi się zaczepił. No i teraz. Dziadek tam, no właśnie. Dziadek się tutaj wywrócił w schodach. No i teraz mam za 8 minut pociąg na Wrocław Główny. Pójdziemy coś zjeść i najprawdopodobniej pójdziemy. No, jedziemy w 15:15 najprawdopodobniej, czyli Intercity Wawel. No i w sumie fajnie. Więc dziękuję. Dziękuję. W sumie nie wiem za co dziękuję, bo myślałam, że to już koniec filmu. Widzimy się zaraz na pociągu KD lub... A nie, KD to sobie nagram koniec filmu do tego, wiecie, do wystawy. Bardzo fajna wystawa. No i za niedługo parowóz będą robić. Ciekawie. Więc widzowie, widzimy się na górze. Widzowie, ja już w Wrocławiu 65 minut opóźnienia mam od pociągu z Szklarskiej Porędy Głównej. Nie główne, tylko górne. I teraz idę na pewno drugi nagrać pociąg Intercity Słowacki z EU. A jednak na szybko idę. Idę na... Jezus, co ja widzowie? No, na Słowackiego. Ja nie wiem, zapomniałem nazwę. I mamy wjazd pociągu Intercity Słowacki z EU. W sumie pójdę się zapytać o tablicę, bo nie mam. A wy wiecie, może się uda. Trzeba próbować. Ale nikt nam nie zakazuje. Mamy ED-160-07 z Intercity Słowacki. Kończy bieg do Wrocławia z opóźnieniem około 1 minuty, aby są 5. I mamy wjazd pociągu z 3.
Dolnośląski. Kończy bieg. Na stacji pociągu, ale się szybko wróciło. Zostało się pociąg do Lublińca. Myślałam sobie, że Krzysztof jest babą wagonów, które podepną się na końcu Krzysztofa, a kolejny to się ode mnie i wiem, że nie zrozumiesz, już mi wstąpię, nie wsiada. Jednak no wiecie, dwa dni pod rząd, tak kurde musiałem rano wstawać, nie chciałem być. Właśnie, bo to teraz trzeba uważać w schodzeniu na tym składzie. Ma na górę pulsa i dziewiątkę, która za niedługo idzie na odstawkę, czyli 0-0-1. I mamy wjazd składu Regio z Raciborza do Wrocławia Głównego. Odhamowany skład i zaraz będziemy mieli manewry. Teraz na Mikolenie, mimo że raz sobie się uda,
Mamy dwa pociągi. Na jednym torze. Jeden do Głogowa, drugi do Bystrzyca, Płocko, Przedmieście. I mamy wjazd składu do Mielcza. Z Jelczna Skowicka. Jeszcze pod koniec takie i wjeżdża mój powrotny pociąg Intercity w Wawel. Tam jedziemy Wawelem. 0-0. No, 15-3 wjazd. A 15-3 wjazd. No, musimy iść do bazy, nie mam miejsc. A ojojoj, zapomniałam się. Niedziela. Zapełniony. I widzowie, ja już jestem w domu, zapomniałem nagrać zakończenie filmu. Jeszcze po drodze w brzegu widziałem ET22939, niestety fotki nie zrobiłem. Po prostu dziękuję za oglądanie filmu i wyczekujcie filmu z Leśnicy. Cześć!